Witam Państwa po krótkiej przerwie i zmieniamy temat. Będzie teraz o zawodach w brydżu sportowym. Moimi kolejnymi gośćmi są Mirosław Stelmaszyk, prezes zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego oraz doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Jacek Batuk, dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki. Witam panów bardzo serdecznie. Ja bym panów poprosiła o takie dokładne wprowadzenie telewidzów, kiedy te zawody się odbędą i jakie są w ogóle możliwości, żeby wziąć w nich udział. Bo kto bardziej w brydżu siedzi, ten myślę już może co nieco wie, ale może niektórzy zechcą przyjść i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać. Zawody odbędą się 1 października w niedzielę. W zasadzie komplet par już jest zamknięty, bo są to niestety z konieczności ograniczona ilość par ze względu na szczupłość miejsca, którą dostaliśmy. Natomiast pary zgłaszały się z całej Polski, sporo z zachodniopomorskiego, ze Szczecina. No i ile par w sumie zagra wtedy? Około 30 par w tej chwili było. Z tego co wiem, to 28. Jeszcze dwie się tam wahały, czy zapisać się, czy nie, ale generalnie uważam, że lista już powinna być zamknięta, bo planowaliśmy w ogóle na 15 par. Także frekwencja troszeczkę nas zaskoczyła nawet wręcz tą ilością. Niemniej jest to bardzo miło, że Szczecin dobrze się kojarzy brydżystom z całej Polski. Zapraszamy serdecznie. A gdzie będą te zawody się odbywać? Zawody będą się odbywały tutaj na miejscu w Galaksy, w galerii. Zostało. A na którym poziomie? Tutaj na poziomie zerowym. Znajdujemy? Tak, dostaniemy tutaj, praktycznie tu kawałki takie są przy tych schodach tam w stronę wyjścia. A to tu będzie ładnie brydżowo będzie już niebawem. Tak, przygotowania w zasadzie będą już chyba w sobotę nawet do tego turnieju i w niedzielę rano już praktycznie o godzinie 10 powinno być wszystko ustawione, przygotowane do rozgrywania turnieju. Zapraszam oczywiście wszystkich chętnych widzów, będzie pokazane na telebimie najprawdopodobniej też cała ta impreza. Wyniki zawodów na bieżąco będą również pokazywane, bo jest to turniej, który na bieżąco przelicza wyniki aktualne. Jaki jest szacowany czas tych rozgrywek? Jak to długo w ogóle potrwa? Szacujemy, że gdzieś około 4 godzin, tak? Bo 4 będą godzin. Jakieś drobne przerwy kawowe najprawdopodobniej. 30 rozdań będzie granych, także to też jest dosyć sporo. Średnio na rozdanie liczy się 7 minut. Jeżeli wszystko sprawnie idzie, to właśnie te około 4 godzin trzeba pograć turniej. A ile się gra? Taką powiedzmy jedno rozdanie, nie wiem czy ja używam właściwej terminologii, bo tu tak? Chodzi o brycz. Bardzo dobrze. Właśnie, ile czasu trwa takie jedno rozdanie? Ile to mniej więcej się gra? Rozdanie z licytacją, z rozgrywką powinno się zamknąć w czasie 7 minut. Różne to są na różnych turniejach poziomy tego czasu, ale taki standardowy to jest 7 minut na takie pojedyncze rozdanie, czyli zawodnicy mają w tym czasie przelicytować. Licytacja to jest uzgodnienie kontraktu brydżowego dla tych mniej wtajemniczonych. Po tej fazie licytacji następuje faza rozgrywki, gdzie już karty jeden z zawodników pary rozgrywającej wykłada na stół, natomiast drugi tymi kartami powinien ugrać kontrakt zadeklarowany. To teraz mam tutaj pytanie do pana profesora. Ile jest w ogóle możliwości kombinacji w brydżu? Bo tutaj żeśmy rozmawiali przed programem. Ja co prawda tej sumy nie powtórzę, bo zbyt skomplikowana, ale poproszę teraz pana właśnie, ile możliwości w ogóle jest w takiej grze? Znaczy jest ich dużo. Właściwie dla zwykłego śmiertelnika jest to prawie niewyobrażalne. Jest to liczba, gdzie mamy na początku 53 i później 27 innych cyfr. Czyli 53 z przodu i potem 27. Tak. To trudno zapisać na tablicy w takim jednym ciągu, podejrzewam, akademickiej. Czyli tyle potencjalnie jest kombinacji w brydżu. Tyle jest możliwych układów, przy czym niektóre układy to stworzą pewne takie jakby rodziny. To są układy, które są dosyć do siebie podobne. W związku z tym problem jest jakby z tego samego zakresu i to są, myślę, że jakby je tak poklasyfikować, to byłoby tego troszeczkę mniej. Tym niemniej jest to taka liczba, że brydż jest grą, która się nikomu nigdy nie znudzi, bo zawsze jest coś nowego. Zawsze są pewnie emocje. Zawsze nieodłącznie z brydżem są związane, jak z każdym sportem zresztą. Ja tylko chciałem jeszcze uzupełnić wypowiedź pana prezesa, że co prawda ta impreza mixtowa jest zamknięta, natomiast 2 dni wcześniej odbywa się miting bursztynowy, już chyba 56 albo 7, jeśli dobrze pamiętam. Jeden z najdłuższych meetingów, jeśli chodzi o historię w Polsce w ogóle brydżowych. I na basenie naszym olimpijskim będzie można
piątek i w sobotę zagrać. Każdy może wtedy przyjść, zarejestrować się przed turniejem i wziąć w nim udział. No właśnie, bo powiedzmy, że ktoś nie zna zasad gry w brydża. Ja też ostatnio pytałam się po znajomych, ale jakoś nie bardzo wiedzą. I powiedzmy, chciałby się dowiedzieć, poznać te zasady właśnie, czy mógłby się wtedy ewentualnie zjawić i po prostu sobie podejrzeć, jak w to się gra? No, każdy kibic jest mile widziany, natomiast brycz niestety jest taką grą, żeby zasady zrozumieć, to nie są takie proste jak zasady piłki nożnej czy koszykówki. Niestety trzeba troszeczkę mieć pewnej wiedzy takiej, może nie tajemnej. Nie wystarczy tylko po prostu przyjść, podejrzeć. Nie wystarczy tylko przyjść i zobaczyć, trzeba jeszcze wiedzieć, na czym ta gra polega. Myśmy już kiedyś mieli okazję się spotkać, był też, tam wtedy pan Wincenty Grela, ale no nie da się jednak w tak krótkim czasie przedstawić całkowicie zasad gry w brydża, no bo niestety mamy tutaj ograniczenia programowe, no i bardzo nad tym ubolewam. No ja tylko dodam, że pan profesor prowadzi jedną z najlepszych sekcji brydżowych na Uniwersytecie Szczecińskim, jest to sekcja AZS-u. W jego imieniu zapraszam wszystkich, ja również jestem członkiem sekcji pana Jacka. No zajęcia prowadzimy od 10 lat, bo sekcja ma dłuższych, trochę jakby, no trwa dłużej, tak? Natomiast nieprzerwanie działa od 10 lat. No myślę, że wykształciła sporo osób, które już w sekcji nawet nie przychodzą na nasze zajęcia, ale już grają w lidze, na turniejach, a niektórzy z nich, tak jak pan prezes, zakładają nawet własne drużyny brydżowe. Wspominał pan taką nazwę turniej mixtów, dobrze mówię? To tak, to pan właśnie prezes. Właśnie, o co dokładnie chodzi tutaj? To jest właśnie ta impreza, która odbędzie się 1 października. Tak, ale co dokładnie? Parą mixtową jest para, w którym jednym zawodnikiem jest pani, kobieta, natomiast drugim mężczyzna. Musi to być para mieszana. Oj. Bo są również zawody, gdzie grają same pary kobiece lub same pary męskie. No jest mnóstwo takich różnych odmian, powiedzmy, turniejowych czy meczowych, bo to są mecze bryżowe, gdzie grają drużyny czteroosobowe, natomiast w takich turniejach parowych mogą być, tak jak mówię, pary kobiece, męskie, mieszane. Właśnie, a czy na przykład, tutaj pytanie do pana profesora, czy da się wyliczyć jakoś statystycznie, kto ma większe szanse na wygraną, kobieta, mężczyzna? Znaczy, czy w ogóle to jest jakiś absurd? Dzisiaj w ogóle to jest dosyć popularne, tak? Bo już mamy pewne firmy, które się specjalizują w tym, że przewidują określone prawdopodobieństwo wygrania jednej lub drugiej drużyny. Ja myślę, że bez większego problemu można byłoby coś takiego policzyć też dla brydżystów, dlatego że każdy brydżysta ma nadawaną pewną kategorię sportową, czyli tak zwany współczynnik klasyfikacyjny. Im więcej odnosi sukcesów, tym ma wyższy ten współczynnik oczywiście. I no jest to zrozumiałe, że jak ktoś ma bardzo wysoki współczynnik, to jest po prostu ekspertem brydżowym to i ma większe, szanse trudniej na wygranie. Trudniej go ograć, bo zawsze ekspertów też można ograć. Też można ograć, to jest właśnie czasami piękno może brydża. I nawet przypadek. Tak, to jest piękno brydża, że można właśnie arcymistrzów również ograć taki zwykły, pojedynczy, prosty. Jak będziemy brydżysta. Biegli z Adamem Wszczotem na 800 metrów, nikt z nas nie wygra. To nie ma szans. Ale w brydżu, jak siądziemy naprzeciwko mistrza świata, możemy go w krótkim dystansie ograć. I to tak. Jest piękne. No ja bym się chciała jednak tej gry kiedyś nauczyć. Mam nadzieję, że będę mieć okazję. Póki co zapraszam wszystkich, którzy jeszcze brydża nie znają, tutaj do Galaksy. Będzie można się troszkę zapoznać. Co prawda, no będzie może tego nie za wiele. Ja mówię, że samych zasad nie da się poznać tak łatwo. Trzeba po prostu przysiąść, trzeba wgłębić się w tą wiedzę, ale mimo wszystko zapraszam wszystkich. Panom serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo. Moimi i Państwa gośćmi byli Mirosław Stelmaszyk, prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego oraz doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Jacek Batuk, dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej już ostatni gość w dniu dzisiejszym.